Cześć, kłaniam się z tej strony Jakub Szendlar i witam w kolejnym odcinku Cence Krok po Kroku, serii, na której pokazuję podstawy technologii, programowania i obsługi maszyn sterowanych numerycznie. Dzisiejszym tematem będą łapki dociskowe, takie do montażu detali na frezarkach. Od dawna chciałem zrobić taki odcinek, jest to bardzo fajny temat, bo wiele osób nie zdaje sobie sprawy z takich prostych założeń fizycznych, które musimy poznać, żeby poprawnie te łapki założyć. Także zapraszam do oglądania. Nasze rozważania dotyczące montażu zaczniemy sobie od ustalenia pewnego układu roboczego, mianowicie zrobimy sobie X albo Y w prawo bądź też w lewo, natomiast płaszczyzną naszą pionową na ekranie będzie OZ. No i spróbujemy sobie na naszym stole, który mamy tutaj zasymulowany katalogiem, zamontować detal. Weźmiemy na początek kosteczkę, położymy ją na stole. Drugim elementem oczywiście będzie sama łapka mocująca. Takie łapki zwykle mają jakiegoś typu fasolkę, dzięki czemu możemy regulować pozycję śruby. Jakiegoś typu miejsce, prawda, na podporę z tyłu, dzięki czemu ona nam się ładnie obsadza na dedykowanym podkładzie. Taki układ sobie położę przy detalu. Do rowka teowego w maszyny wsadzę nakrętkę, przepraszam, teową, bądź też kamień teowy, jak to niektórzy mówią, więc on by wylądował, prawda, tutaj. No i to wszystko skręcę za pomocą nakrętki, szpilki, no i oczywiście podkładu, o który oprę z tyłu naszą łapkę. Tak więc cyk, złożony układ, mam wszystko, wrzucam szpilkę, wkręcam ją w kamień teowy i na jej końcu dokręcam, jak dam radę, dokręcam naszą nakręteczkę. Teoretycznie układ jest złożony, prawda, i powinien działać. Natomiast są tu dwie rzeczy, na które warto zwrócić uwagę. I pierwsza z nich, spróbuję przesunąć cały układ, dobra, udało się. Pierwsza z nich to punkt, w którym położyłem moją śrubę. Otóż jeżeli wyobrazimy sobie, że cała łapka posiada pewną długość, wspiera się na dwóch podporach. Mamy podporę A i mamy podporę B, które oddziałują jakby na naszą łapkę za pomocą reakcji podpór A i B. Jeżeli całkowita długość pomiędzy nimi wynosi L, a siła przyłożona jest w pewnym punkcie, czyli dałem ją teraz bliżej naszej podpory B, czyli bliżej naszego detalu, to wyznaczając takie dwie odległości, jak odległość A i odległość B, mogę użyć dwóch bardzo prostych wzorów, mianowicie siła reakcji podpory A, czyli naszego podkładu, równać się będzie zawsze sile, którą przyłożę, a tutaj będę miał B przez L, więc odległości, która jest do drugiej podpory, podzielonej przez długość całkowitą układu między podporami. Oczywiście tak samo po drugiej stronie RB powinno się zawsze równać P, A przez L. I teraz łatwo tutaj zauważyć, że żeby zwiększyć siłę reakcji podpory B, czyli tak naprawdę w naszej sytuacji jest to docisk, który mamy na detalu, muszę zmaksymalizować, przepraszam, odległość A. Więc im dalej ta nasza siła P zostanie przesunięta w prawo, tym większa siła docisku będzie na tej podporze. To jest w miarę proste i oczywiste, natomiast trzeba o tym pamiętać, więc zawsze staramy się naszą śrubę dawać jak najbliżej detalu, a jak najdalej od naszej podpory. Drugą rzeczą natomiast, a właściwie drugim błędem, który tutaj już teraz widzimy, jest fakt, że moja łapka jest delikatnie jakby wznosząca się po zecie w stronę detalu, więc ona tak naprawdę wygląda mniej więcej w ten sposób, no i powiedzmy tutaj ma, prawda, swój całkowity kształt, więc nasz detal w tej chwili jest dociskany jakby łapką pod pewnym kątem. I jeżeli moja siła P, którą wcześniej mieliśmy, w dalszym ciągu jest siłą, prawda, działającą w osi Z, to tak naprawdę w tym punkcie następuje jej rozbicie na dwie siły. Jedna z nich będzie znacznie mniejsza, to będzie ta siła, która jest, prawda, u nas niechciana, siła, która działa w XY, większa natomiast działa w dół. O ile większa, o ile mniejsza? Jeżeli się nie mylę, to ta siła w dole powinna być po prostu tym, co nam wyszło wcześniej, więc reakcją podpory B razy cosinus kąta alfa. Przy zerowym ona będzie tylko występowała, a przy każdym niezerowym kącie alfa, czyli kącie, pod którym przychodzi łapka, będzie nam, prawda, maleć, no bo cosinus 0 to 1, a później sobie, prawda, maleje powolutku w dół. I tutaj jakby trzeba pamiętać o tym, że każda łapka albo już jest lekko wygięta, tak jak tutaj można delikatnie zauważyć łuczek, albo ona po prostu na skutek przykładanych sił zawsze będzie nam się deformować. Więc zwyczajowo powinniśmy umieszczać tę łapkę delikatnie za wysoko, co oznacza, że nasza oś powinna lecieć mniej więcej w ten sposób. Tak, żeby najniżej położony punkt łapki był punktem, który działa nam na detal, czyli na naszą podporę B, na nasz docisk, a ten wyższy, żeby był gdzieś oparty na naszym podkładzie.
No i cóż, spróbujemy sobie teraz wyskoczyć z tym na maszynę i zobaczymy, jak doświadczenie na maszynie potwierdzą albo zanegują te moje dywagacje, które teraz przekazałem. Na wyrabiarce zbudowałem system z imadłem, które ma szczękę ruchomą obróconą o 180 stopni, więc będzie nam ona mogła naciskać na nasz detal, który mamy tutaj. Nasz detal dołożony jest na razie do powierzchni podstawy imadła i zaraz będziemy go łapać łapkami. Nasz czujnik zegarowy, widzimy, że nie jest on przepięty za bardzo, będzie nam pokazywał, ile detal się przesunął. On będzie miał delikatny ruch, bo nie jestem tutaj nawet wyosiowany. Natomiast będziemy badać, przy jakim docisku ten ruch czujnika jest stały, zamiast żeby, prawda, delikatnie tylko się poruszył i żeby klucz zaczął nam piszczeć. Dwie łapki, podkłady, wkładę tak, żeby się mieściły, prawda, nad rowkiem teowym, a nasze łapki zakładam, no, tak jakbym je założył, gdybym nie wiedział, jak je założyć. Pierwsza zasada, którą sobie zrobimy, zawsze będziemy łapać, prawda, do fazy. I druga rzecz, zaczniemy od łapek rozłożonych za szeroko, właściwie śrub na łapkach, rozłożonych trochę za szeroko, na samym końcu zakresu. Jednocześnie zacznę od tego, że opór łapki, że tył na podkładzie, będzie zamontowany za nisko. Także pozycja jest zgodna, sprawdźmy wysokości łapki. Przy detalu łapka jest na około 69, z tyłu natomiast jest na około 63, więc faktycznie łapki są wychylone w błędną stronę. Kluczem dynamometrycznym będę dokręcał te łapki i ustawimy stosunkowo dużą siłę, żeby pokazać, że tak naprawdę nadgonienie siłą nic nam nie zmieni. Jako taki punkt, moim zdaniem, nie głupi, jaki wiele osób dokręca, to jest około 100 N. Znaczy, nikt nie używa do tego klucza, ale zwykle tak mniej więcej z ręki tyle ludzie kręcą i będziemy słuchać piszczenia klucza. I do tej stóweczki dokręćmy. Jest stóweczka, pojawiła się czerwona lampka, to samo zrobię na drugiej łapce. No i mamy, powiedzmy, 100 N. Wyzeruję sobie nasz czujniczek, tak żeby był idealnie w zerze. I myślę, że takie odkształcenie do dwóch dych, biorąc pod uwagę brak osiowości, możemy sobie dopuścić. I będziemy sobie dokręcać od stosunkowo niskiej siły. Zacznę od siły, powiedzmy, 10 N. Nie 200, a 10. No to co? Dokładamy szczękę ruchomą do oporów i kręcimy. Jeżeli usłyszę klucz, on co prawda nie będzie miał jeszcze 10 N, ale my sobie założymy, że już ma, żeby nam się łatwiej badało, bo nie widzę w tej chwili skali. Jest. Poruszyliśmy się około dyszkę, tak jak mówiłem, to jest jak najbardziej coś, czego się spodziewałem. Spróbujmy zrobić 20 N. No, on sobie lubi tak przeskoczyć, jak się przytrzyma. 20 N. No i widzę, że wskazówka na czujniku już ucieka, a klucz nie piszczy, prawda? Czyli 20 to jednak była przesada. Zobaczymy, czy na 15 uda się nam zapiszczeć. No 15 robimy, 20 nie robimy, więc spróbujmy 17,5. No chodź tu. 17,5 i jeszcze raz. No, powiedzmy 17,5 to był nasz mniej więcej limit. Przełożymy sobie teraz troszeczkę szczęki. I w tej chwili wysokości naszych łapek to tutaj bez zmian. A, 69, tam mieliśmy 70. W stosunku do około 73, czyli jestem lekko w plusie. Z powrotem przestawiam klucz na wartość 100 N. Mamy 100 N? Mamy. No to kręcimy. Jest stóweczka. Stóweczka. Do 10 N. Chociaż do 13 mogę nawet zejść, bo jestem pewien, że nie przepchnę go teraz chyba. Zobaczmy, jak to się nam złoży. O! Nie, dobra. Mamy piszczonko. Tak jak mówię, musiał się ułożyć. Przy 14. Zobaczmy, co się będzie działo przy 20. Jest 20. No i niestety 20 już nie pociągniemy w tej sytuacji. Spróbujmy 18.
no, jak widzimy, w tej pozycji szczęk właściwie nic się nie zmieniło, prawda? W dalszym ciągu mamy bardzo, bardzo zbliżoną siłę. Natomiast to jest kwestia tego, że mamy szczęki naprzeciwko siebie, prawda? Więc one, jakby ta siła, o której wcześniej wspominałem, która działa nam wzdłuż osi x-owej albo y-owej, a nie dociska z-ową, tutaj nam się troszkę równoważy, więc nie było to tak zauważalne, jak miałem nadzieję, że będzie. No cóż. Przesunę nasz punkt mocowania bliżej detalu. Newtonów. Jest cytunia i dokręcamy. Jest stóweczka i na drugim. Jest stóweczka. Wysokość naszych łapek około 70, raczej nie mogło się zmienić. I tu jesteśmy w lekkim plusie, około 73 w tej chwili. Zobaczmy, co się stanie przy sile około dyszki. Mogę zacząć od 13 nawet. Tam mieliśmy 17,5 mniej więcej w obu sytuacjach, prawda? Dyszka. O, czujnik nie jest zerwany, sekunda. Dobra. Oczywiście nie ma problemu, tutaj od razu łapiemy. Zróbmy 21. Mamy piszczenie. Zróbmy 27 i 7. No, jeszcze coś tam łapię. Myślę, że 27 to był mniej więcej ten wynik. Zobaczę, zejdę troszeczkę niżej na 25. No 25 piszczy bez problemu. Zobaczmy 30. No 30 jeszcze popiskuje, ale już przy dużym ruchu. Powiedziałbym, że 27,5 to był mniej więcej nasz punkt taki ostateczny. I spróbujemy jeszcze w ostatniej pozycji dać łapki za nisko, ale ze śrubami blisko. Wracamy do 100 newtów celem dokręcania łapek. Osiemdziesiąt, dziewięćdziesiąt, stóweczka. Osiemdziesiąt, dziewięćdziesiąt i stóweczka. Do powiedzmy dyszki mniej więcej. Dokręcimy się z powrotem do naszych łebków, które nam robią za opór. No i zobaczmy, co się będzie działo. Oczywiście przy 10 wszystko działa poprawnie. Przy 20 to była siła, która już przepychała nam przy zewnętrznych śrubach. Bez problemu się trzyma. 27,5. Widzimy, że 27,5 ani myśli pipnąć, prawda? Mimo tego, że przed chwilą to było wykonalne. Zróbmy 25. No 25 będzie mniej więcej naszym końcem. To wiadomo, że są opory troszeczkę niejednolite i on potrafi sobie troszkę oszukać nas. No 26 pewnie będzie naszym końcem, więc znów przez to, że mam dwie łapki do siebie, to nie jest tak zauważalne, jakby mogło być, prawda, w sytuacji, gdyby te łapki były na przykład z jednej strony, prawda, nie naciskały bezpośrednio w siebie po icie. No to co, przeanalizujemy sobie teraz te wyniki. Przy najgorszym ustawieniu, czyli śruba blisko podkładu i niziutkie podkłady, mieliśmy 17,5 Nm. W wypadku podniesienia troszeczkę podpory mieliśmy już 18 N. Po przesunięciu śrub bliżej detalu 26 N. No i na samym końcu 27,5 N, kiedy mieliśmy łapy umieszczone poprawnie. Oczywiście te siły to nie są siły faktycznie działające na detal, no bo mamy po drodze znów przekładnię wykonaną tak naprawdę ze śruby trapezowej, więc trzeba by teraz policzyć, jaki jest jej obwód, jaki jest jej skok. Natomiast pokazuje to tak naprawdę różnicę pomiędzy siłami.
Dzięki ślicznie za poświęcony czas. Mam nadzieję, że to, jak pokazały nam nasze doświadczenia, udowodniło jakby moje tezy z początku, które mówiły o tym, jak te łapki należy zakręcać. Widzimy, że ta siła no, w niektórych sytuacjach może być dwukrotnie, prawda, zmultiplikowana w zależności od tego, jakie mamy łapki, w jakich miejscach przekręcimy śruby i jak konkretnie nasz układ będzie się zachowywał. Więc jeżeli materiał Wam się podobał, oczywiście zostawcie lajka albo subskrypcję, albo wyślijcie link znajomym, którzy też mogą się dowiedzieć z tego filmu czegoś nowego. Jeżeli były jakieś problemy, zostawcie proszę informacje w komentarzu, postaram się je rozwiązać przy kolejnym filmie. No, a Was zapraszam już dzisiaj na kolejny odcinek za tydzień, no i mam nadzieję, że do zobaczenia.